się witaj i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zapłać za to, że my mogli skorzystać z tej możliwości oprowadzenia po posiadłości świętej pamięci Zofii Karpiel-Bułecka. Jesteśmy w domu mojej mamy, niebożyczki, jak to się po gorolsku gada, niebożczki, Zofii z Janików, Karpielowej Bułeckuli, znanej jako Bułeckula, która była dla, można powiedzieć, na te czasy dla swojego pokolenia tym, co był kiedyś samovar dla Zakopanego, bo przez jej domy przewinęło się tyle znakomitości. Nawet tu moment rozłazień tu nie było tej łazienki i tu na tym poziomie półpiętrze była ta salka, gdzie mieli będziemy jeść, no i olani, bo potem się tu i nawet weselka odbywały. No i tak to wygląda. Ja bym ci to pokazał zaraz, mam gdzieś taki był tu album ze zdjęciami. Powiedz mi, Jasiu, czy myśleliście o tym, żeby stworzyć tutaj taką izbę pamięci, muzeum? Ona tu będzie w jakiś sposób zorganizowana. Wiesz, Aniu, gdzie jest ten album, co tu leżał na tym stoliku? Dzień dobry, Aniu, dzień dobry, dzień dobry. Ale nie wiem, witam serdecznie, jest... dzień dobry, dzień dobry. Gaździ, no przecież ona będzie... Tak jest. Historii, co nie miara, nasza Marysia Bachletka i świętej pamięci Zofia Karpiel-Bułecka. Oczywiście przepiękne malwidła na szkle, ale tutaj też słynny portret Zofii Karpiel-Bułecka. Bocem tu. Zofii Karpiel-Bułecka, tak jest, a tym bardziej ma dodatkową wartość w tym syczkiem. Robiła pani bez gruszczy. Powiedz mi, kiedy jesteś gotowy, żebyśmy zaczęli rozmawiać dalej? Nie mogę tego znaleźć. To był dla nas wielki... Na to my byli w ogóle w żaden sposób nieprzygotowani. Bo do końca była pełność życia i chodzią tam nogi bolały, kręgosłup i tak dalej. Bo ona miała taką naturę, że jak ją co bolało, to tak z autem na warsztat i robić, bo ona nie wierzyła w to, że nie ma takiej chorości, ani takiej, co by się nie dało naprawić, nie? No to tak, to sobie spierw miała biodro zrobione, potem kolano, a potem jak się przez te roki do tego, noga była trochę jedna, przez to ciut krótsza, bo to jak to biodro naprawili, no to trzeba cały ten organizm stanął równo i zaczynał dać co innego, zaczął w kręgosłup boleć, ale ona była twarda. Ona się co dzień gimnastykowała, co dzień brała kulę i chodziła. Chodziła po ogrodzie, chodziła dalej w Lipki, no ale to było centrum. Ona nigdy nie była sama, ani 5 minut, bo od świtu tu był skumoszek, ale ten dzień był dla nas niezwykle trudny, bo ona po prostu położyła się spać, dzwoniła do mnie jeszcze o 9 wieczorem w sobotę, 27 to było, nie? Była u niej pani doktorka Buńdowo z Nowego Targu, Krysia. Wtedy się ten COVID zatrzymał, nie? Nic do mnie szalonego nie było. Pamiętam, to była sobota, tak jak gadam, przedtem była na pogrzebie. swojej koleżanki, pani tu jednej ze Zakopanego i wróciła się z tego pogrzebu, legła se. Gdy ona rada se dżyła, jak miała jakiś kłopot, to ona poszła spać, na taką naturę. I jak w los, wtedy to siedziała na pościeli, obudzono, wiadomo, że przyjedzie do niej pani Bundowo, ona się musi wyrektować. Potem zmieniła garderobę i siadła na rower, tak do drzwi, ale już na tym rowerze nie widział inhania. Mało, znaczy się siostrzenica moja. Zdjęcie jej nawet jeszcze zrobiła, jako na tym, jak się tam kręci. No i wieczór około 9 dzwoni do mnie: Kajo, taką dobrą herbatę kupił. No bo dopiero wtedy, jak tą herbatę poczęstowała panią Bundową i pani Bundowa pochwaliła, co to za dobra herbata jest angielska. To babka mama uwierzyła w herbatę, bo tak to herbata taleobro siedziała, wiesz, a piła tą taką, to się nazywało minutka, to ta by ze siworu naparzył, no, takie to było, no ale... I no to jak ona, mamu w Krakowie my kupili tego, no i fajnie, coś im jeszcze z tą panią Bójnową ugadali przez telefon, no i cześć, a rano, bracie, jest chyba koło 7 telefon. I jak jest tak rano telefon, to... To są mi dwie możliwości. Albo Halina z Ameryki, moja siostra, to był wtedy u nas jest noc, albo się co stało. I przysło to ze się coś stało. No i właśnie... I kto to zadzwonił i... Tu spała z nią Hania. Bo my spali na zmianę. Tu na górze. Zawsze ktoś był z nią. To był ktoś był, bo ona stała o 6 rano, odkręcała ząbek, wiesz, do łazienki, jak tego to już podkładała pod blachy, jak trzeba było polić. No, wiesz, dziewczę młode, no to ma spanie dobre. Hanka siostra przychodzi właśnie, no to musiało być po 7 chyba godzinie. I aż drzwi zaparte, nie? I pikują w końcu, obudziła Hanie chyba telefonem, nie wiem. Otworzyła drzwi, wchodzą do... No mama śpi fajnie, widno tam na pościeli, bo to na dole, na tym przy głównym pokoju. No i ona se tam śpi, tam wiesz, wygląda noga spod kołdry. Zabierałem się śniadanie robić, ale coś tam noga za bardzo tak, no spokojnie i nie rusza się, nie? No i patrzy na, a mama nie, bez męki, bez wielkich bóli, bez tego, po prostu się nie obudziła. Więc to jest wielka uboga zasługa i łaska. Nie trzeba cierpieć, być... W jakim wieku była wtedy mama? No, miała już 87 w grudniu. Piękne. No, to pół roku. Wiemy, że jeździła jeszcze na nartach, jeszcze no, w zupełnie dobrej kondycji. Na nartach jeździła, kiedy już tak dobrze ten kręgosłup nie bolał, ale i te nogi nie bolały, ale dokąd mogła to... To być to narty. Podaję mu, że nie były imprezy, wydarzenia w Zakopanem, żeby ciotka Bułecka nie była uczestnikiem i honorowym gościem. No tak, to wiele tu jest zdjęć z tych. No ja to wiadomo tak, że mama na swoje czasy, no, to była tak jak sama wtedy jest dla Chałubińskiego i dla Sienkiewicza i dla wielkich tamtych Polaków, to mama była tak na swoje czasy. Przecież kiedy tam siedziała jeszcze na Kasprusiach, no, pod Liwkami w tamtej chałupie, co nam zlegowała się jeszcze Hance, no to tam było, wiesz, wielcy tego świata, aktorzy, ministrowie, pani Zosiu, nie, gdziekolwiek, ale u pani, pod Szczechą, w skrytce. Zawejno nie było pokój z łazienkami, było tam tych po porę pokoi, no i łazienka, ale nie jeździło się też i za granicę, ale była atmosfera fajna, była niesamowita. Ona nikomu nie kazała butów się zrzucać przed drzwiami albo przed bramką, ani płacić za wodę. I nigdy nie ją cierci broni. No bo się trafi taki, nie? Że nie bardzo ci pasuje, ale ona zawsze miała taką minę i taką, wiesz, no. No i co, no z tych wielkich tego świata wtedy takie nazwiska, Jeremi Przybora, pani z Tele-Echa, pani Dziedzic Irena, aktorzy, wielkim stałym klientem to był bracie pan Ignacy Machowski, bo jak kręcili Lenin w Polsce w 60, nie wiem w którym roku, to cała ekipa już spała tam u mamy, nie w tamtej chałupie wtedy, no i aktor główny, co on biedak zawsze tego Lenina musiał grać, jego podobny. I potem Ignacy Małowski co poniedziałek przyjeżdżał do nas. Ja był chłopcem, ale się dzieje, że tą żonę od co poniedziałek inną. Bo w poniedziałek nie było, wiesz co, w teatrze tego, to sobie przyjechali w niedzielę w nocy, pewnie po spektaklu, a po tego, przepraszam, panie bardzo zacny człowiek, wspaniały. Potem, a najfajniejszy klient to był Władysław, czekaj, jak mu to było, Kowalski, czy jak mu było na imię, co odgrywał tego, a Kargul, a podejdźmy do Plota, od Pawloka, nie? To człowiek, on, jak przyjął tam, to nigdy nie chodził ani na pole, ani na narty, ani na spacery, ani w holi. Tam jego żona i syn, a on został z kucharkami w kuchni i wynaprawiał krany, chłopie, jak to był wspaniały pani Bożena Walter, nie? Była prezenterką telewizji polskiej, no i mąż też pracował w telewizji, podał, ale przynajmniej ona przyjeżdżała, no i ale łapie, nie będę ci... Tak powiedzieć, Jasiu, to jakby tak ktoś miał w tym czasie mógł tu utrwalać, to można by nawet trylogię stworzyć z tych ludzi i gości, co się przewinęli przez Machowę. Nie trylogię, no chłopie, bo się septologię albo autologię. Znaczy, polewało nam w tej chwili chmury, idą w górę, ta aura się zmienia tutaj z minuty na minutę. A macie przepiękny plac, jest tu z widokiem nagiem, znajdujemy się w... to jest część Zakopanego? To jest najstarsza część Zakopanego, bo to jest zaplecze ulicy Kościeliskiej, wieś Zakopane można powiedzieć. To były tu kiedyś, te grunta, to mama kupiła tą mlakę, bo to widzisz jaką mlakę, do dziś nie patrz co się tam dzieje. Kiedyś kręcili program, to zjeździli, jeszcze nie zarosło. Tą mlakę kupiła od Rojki Sperkowskiej i pierwsze postawiła ten, tuka siedzimy w tej chwili, i to było postawione tak, że wlezą, kiełbasę se zagrzeją, herbatę wypiją, bo wyciąg. Tu jest wyciąg, no, bo tu jest wyciąg równo. I ten wyciąg jest na waszym polu? Tak. Na całym waszym polu. A przestał loć. Myślę, że będziemy sobie mogli wejść na pole, trochę byś miło powiedział tutaj o tym krajobrazie. Pójdź będziemy na pole. Było miejsce rzesze, czekamy na posiadanie, to taka scena jest. Scena zrobiona, jak się odbywają, teraz trzeba będą nowe stoły, nowe ławki. A ten, jest Karpielowa Jana, a jest teraz przykryte, no takim ala gąb, bo niestety już teraz gąty robią z dziadostwa, bieda nawet porządne, a po drugie no to Sobek z tym, jak zrzucę tam, to nie ma co z tym bracie zrobić jakieś pole tym, no, ale nic, ja... Jest możliwość wejścia do środka? No, tak, zaraz je trzeba otworzyć. Zatrzymaj, bo... Coś ciekawe się zmienił się... Hej, no. Pocymy, niech będzie pochwalony jak Chrystus. Hej, pocymy, tu Wojtuś, tyś troszkę zdrowia też tu stracił. Twoja siostra, twoje siostry, twoje... No przyłoż się do tu myśli. Jedz, Miłusza jest. O jak to jej miło, to fajnie. I Polsce fajnie. Jest i królowo Związku Poznańskiego. Jeszcze muszę jej honorowe miejsce znaleźć, bo to tu ją powiesiała, a ja tu niektóre powyrzucać i powiesić. A powiedz mi, ta kołyska jednej... Kołyska jest właśnie... Właśnie krzyny odbywają. Nieraz, no to jak dziecko mają wierzyć, bo wydajmy na chrzciny, no to trzeba dziecko do czegoś innego. A to jest skłoterki sądeczki, które robił świetny stolarz, nazywał się Stanisław Szymos, Gośnica, który był uczniem Wojciecha Brzegi. On to robił jako wózek dla swojego syna chyba wtedy i to miało jeszcze kółka, widzisz, tam są te takie otwory w strawach i potem tata mój dorobił do tego plozy i ma Hankę małą, ja siostrę mama woziła w tym, a potem wnuki. No i tu jest uzgadniane ojcu. Jest to historia, śmieszna historia. Bo to jest co było, to dojaty. Polsku. Każdy chyba z tych rzeczy ma swoją historię, prawda? Aj, tak. Potem wiesz, zabudowali stopniowo, to zabudowała. Potem dobudowała kuchnię, nie? Aha. Tak, bo te skajsi trzeba było to ważyć. Coś tam nie trzeba było uważać. A wiesz, kuchnia jest taka trochę traperska, ale funkcjonuje do dziś na piec wielki i ten. Ale tutaj dalej się odbywają, też dalej spotkania jest... No, odbywają się ludzie, wiesz, pytają, to osiemnostki, panie Harali. O to chłopie to nago, bo nieraz... Osiemnostki, nie osiemnostki urodziny. Wiem, że jesteś ogromnym fanem Polski Rzeszewskiej, bo to zawsze cię będą o tą historię. Jakie to dla ciebie ma znaczenie ten Franc? Jak to sobie go fajnie nazywasz? Ja wiem, że to na pewno jestem wiele kontrowersji z tego powodu, że zaborca, bo dron. Ale wiesz, takie były czasy, jakie były wtedy, no nie powstało za jego panowania, a to był naprawdę dobry człowiek. I kiedyś świetna była konferencja na Załodziu w Beskidzie Śląskim, tam na tej czeskiej stronie u naszych Goroli Śląskich Polaków, gdzie ja między innymi miałem swoją prelekcję na temat tego, co powstało za jego bytu. No, z kolei do Zakopanego, no jasne, że ona była prywatna, ale pozwolił na języki narodowe. Był język polski w urzędach, w szkołach, tak samo w Czechach czeskich, tak samo w Chorwacji chorwackiej, ale na Węgrzech madziarskich, ale miał chłopie i no oficerowie na ulicy nie mogli gadać na niemiecku, nie? A pradziadek Hani mojej, Józef Bachleda, który był 7 roków, bracie w Szönbrunnie nauczył się po niemiecku to perfekt, ale po francusku od braci czarnego z Senegalu, który tam był na dworze, nie wiem, poddany jako niesłudzący chyba, albo jaki podarnek, wiesz, to był od dworu francuskiego pewnie dworu. No i jest to... Jest to oryginalność tej postaci. No ale wiesz, to są te romantyczne czasy dla Zakopanego bardzo ważne, bo to się wtedy wtedy wiesz co, no, odkryło i tak dalej. Zbójnictwo też było wtedy, no na wymarciu, ale było, nie? Na Gaździną Mostu świetnie sportretowano przez Tytusa Byczkowskiego. Patrzcie, to jest inno pastela, ale podobieństwo świetnie. Niesamowite. Ile ma portretów takich malowanych, to na mało, którym jest podobno trochę. Tak wiem. To najbardziej odzwierciedlona postać. Na górze co to byłaby taka druga izba? Tam nie, na górze jest co tu. Ja tu zrobię bramkę, żeby nie łazili, ale zapartem teraz. A tam jest jeszcze tak, żeby można siednąć. Nie, no tak. Jest dodatkowa jarząbkowa. No, Leopold teraz my go pochowali 2 dni temu. Jaka była specjalność, jako chodzi o przebitkę? Co najbardziej tu się lubiło? Ja robię cytrynówkę. Cytrynówkę albo sylwestry, albo co, ale tak to catering se zamawiają. Wiem, bo to dzisiaj łatwo. No i jedno muszą zrobić, zabrać śmieci. Bo jednak jest tych śmieci w tej chwili jest tyle, że to dawno nie bywało. Jak się ważyło, to nie było jednorazowych tych talerzy ani nic, ale furt się coś dzieje, także to znowu Rafał Sonik robi dla tych co roku dla tych emerytowanych naszych mistrzów sportu, dla tych coraz ich mniej ubywa, co roku to ubywa, robi tu spotkanie. No, co chwila jest telefon, a ci, co wiesz, do mamy przychodzą co nieraz w dzień, nie ma żywego ducha, siadają na ławkę pod ścianą, no i zawsze jego padnie refleksja, no wspomnienia. No i nieraz się idzie, przychodzę, a patrzę, o siedzi ten albo tamten, przyszli bez tak tu. Tak bez zapowiedzi, tak przyjdą ze siedleć. Piękna pogoda, no to widać, jak tam fajnie pod ścianą jest. Albo tu przy stołach, no. Nagie wąt jest widok jedyny. Niedługo Zakopane tak zabudują, że chłopie nie będzie. I widzisz, jak ją wybudowała, to tak wygląda. Projektował go świetny architekt Zenegremi. Ja wtedy byłem chyba studentem albo nie wiem, na pierwszym roku, albo na drugim, jak to, albo nawet nie budowlance, jak ten. I tak wygląda. A teraz lecie, tu jest skrzydło, tu jest kuchnia. Ona się potem dobudowywała. Jak się przeniesła z chałupy z Kasprusi, No a to jest album taki... Pokaż mi to zdjęcie, bo to jest specjalną wymowę to zdjęcie. To jest, i tu godzą, że to jest na statku Batorym i kto to tu jest? Tata mój, to twój tata. Bolek Bułecka, no wycik. Utrwalimy to raczej. To jest, i to co to jaka jest historia związana z tym zdjęciem, Jasiu? Oni byli jako jedyny zespół bracie Polski wtedy w 66 roku, jako zespół amatorski, bo Błazów 6, Śląsk, no to wyjeżdżały jakości tego zespołu. To był zespół elitarny na Podhalu. Z całego Podhala byli ludzie w nim najlepsi. Godos o zespole Skalni, tak? O zespole Klimka-Bachle. Klimka-Bachle. Który powstał w 1952 roku, tak samo jak i Skalni. To Skalni wtedy to tam wiedzieli, bo to nie było ludzi, ale i w 1952 roku powstał. W 1966 roku to wojewódka był, bo już wiedział w Ameryce taki menadżer. Taki co ten sprowadzał artystów z Polski. On sprowadził zespół Klimka-Bachle i w 1966 roku mama z tatą pojechali z programem, między innymi nawet, bo to było przed Bożym Narodzeniem, były kolędnicy, co napisał Adaś Pach, były 4 części występu, no i zjeździli kupę Ameryki wtedy, ale płynni na Batory. I na Batory musieli, występowali tak samo, no bo trochę polskie żaglugą PZM, czy jak to się nazywało, trochę sponsorowała ten wyjazd, nie? No, opowiadali z tego Batorego wspaniałe historie. Tu będzie więcej zdjęć, przyjaciół. No to jest ojciec, bracia na Titanicu, na tym.